Telewizja Polonia relacjonuje dla Państwa Kongres Młodzieży Polonijnej Ameryki Południowej. Odwiedzamy różne miejsca związane z naszymi rodakami, którzy przybyli tutaj za chlebem. Dlaczego tak ważne jest to pierwsze w historii spotkanie młodych Ameryki Południowej? W tym momencie ten zjazd młodzieży polonijnej w Kurytybie to jest odnawiania. To jest moment, żeby te młodzi ludzie się związali więcej do Polski i tego nam brakuje. Bo jesteśmy, drodzy Państwo, w skansenie, jedynym tego rodzaju w całej Brazylii, gdzie przetransportowano chaty, które zbudowali imigranci z Polski. Jest to miejsce wyjątkowe, przesiąknięte polskością. Jesteśmy tysiące kilometrów od Polski, ale wchodząc tutaj czujemy się jak w sklepiku z pamiątkami na Starym Mieście w Warszawie. Kto te piękne ozdoby wykonuje? No więc przede wszystkim panie, które żyją w rejonach w głąb Parany albo poza Kurytybą. To są kobiety, które pracują na roli. One robią właśnie te piękne rzeczy, które są bardzo poszukiwane przez turystów. W Kurytybie naprawdę można spotkać wiele osób mających polskie korzenie. Jak pan się nazywa? Nazwisko rodowe mojej matki brzmi Ruzik. Ale niedawno się dowiedziałem, że wymawia się je Ruzik. Różyk. Różyk. Trudno to wymówić? Tak, trudno i dla nas to nie jest normalne, ale moi pradziadkowie pochodzili z Gdańska. Jak Państwo sami mogli usłyszeć, takich polskich relacji, polskich historii w Kurytybie jest bardzo wiele, a Telewizja Polonia relacjonuje dla Państwa Kongres Młodzieży Polonijnej. Z Kurytyby, Adrianna Borowicz, Polonia 24.